Kobiety sukcesu Mazowsza nagrodzone. Główna nagroda przypadła Joannie Zdębińskiej-Radziłowej z Warszawy. Została wyróżniona za działalność społeczną i filantropijną na warszawskiej Saskiej Kępie. Trzecia gala kobiet sukcesu Mazowsza odbyła się w warszawskiej Operze Kameralnej. Są wśród nich działaczki społeczne, prezeski stowarzyszeń, producentka telewizyjna, lekarka, a nawet sztangistka. Justyna Kozdryk z Grójca jest srebrną medalistką Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Rywalizuje w wadze do 44 kg. Teraz sukcesu to jest szerokie pojęcie dla mnie, więc akurat od strony sportowej uważam, że jestem kobietą sukcesu. Barbara Galicz jest burmistrzem Tarczyna już trzecią kadencję. Przez ostatnie lata gmina Tarczyn bardzo dynamicznie się rozwija. Wiele rzeczy zostało zrobione. Przede wszystkim bardzo duży nacisk kładziemy na oświatę. Katarzyna Kalicińska to producentka serialu Życie nad rozlewiskiem, który przyciągnął przed ekrany 4 miliony widzów. Kocham to, co robię. Jestem uparta i konsekwentna, ale przede wszystkim robię to z miłością. Mają różne pasje. Zajmują się nawet rekonstrukcją wydarzeń historycznych. Jak mówi organizatorka gali, to co je łączy, to... Że mają taki zespół ADHD, to znaczy chcą coś robić, lubią robić, są aktywne, szukają dla siebie różnych inspiracji. Gośćmi honorowymi uroczystości byli marszałek województwa Adam Struzik i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc.